Serius, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Na samym początku przepraszam tych wszystkich moich widzów, którzy czekali na live'a, ale mój dostawca internetu zdecydował za mnie, że będę miał ograniczony internet i trwa to już około tygodnia, więc jakiekolwiek próby podjęcia nagrania live'a wychodzą fiaskiem, połączenie się zrywa, nie idzie tego nagrywać, nie wiem. Jest po prostu przeciążony internet. Dostawcy, pytając dostawcę, dlaczego tak się dzieje, powiedział mi, że jest wojna, ludzie rozmawiają i dzwonią i tralala, 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 nieważne. Flytek, Jabo, czy też inna łódka. Obiecałem wam, że pokażę wam, jak ją przerobić, pozbyć się tej całego śmiesznego pilota, popsutej płyty głównej i innych niedogodności. Miałem to zrobić na live, ale jak powiedziałem wcześniej, nie udało się, więc wymontowaliśmy płytę główną. Mamy silniki, prawy, lewy. Mamy regulator obrotów, jest adekwatny. Temu silnikowi nie potrzeba innego. Ja osobom zainteresowanym będę linkował to pod materiałem, by można mogli sobie to zakupić. Jak to zrobiłem, jak to działa, co użyłem? Silniki. Wyświetlacz jest tylko elementem poglądowym. Kostki Wago służą tylko do tego, żeby zaprojektować instalację elektryczną, bo tu żadnej elektronicznej instalacji nie ma, zwykła instalacja elektryczna na zasadzie plus minus kabel sygnałowy, więc użyłem kostek Wago, które pozwolą mi zaplanować to, później rozbiorę to, polutuję, zaizoluję rurką termokurczliwą i do dzieła. Dobra, to jest ten słynny regulator. Oczywiście ja nie obciąłem tych końcówek, po prostu je podrabiałem. W zależności od producenta, którego kupicie regulator, tu te wtyczki zawsze samiec, jest silnik, samica bateria. Wynika to też również z innych rodzajów zasilania, ale to nie o tym ten materiał. Przełącznik do włączenia regulatora. Od tego zaczniemy. Najpierw szykujcie sobie kilkadziesiąt kostek Wago, żebyście mogli wszystko pospinać. Osoby bardziej zaawansowane obetną te wszystkie kable. Oczywiście obetnijcie najpierw tak i sprawdźcie schemat, jak podaje sprzedawca, żebyście sobie źle czegoś nie podłączyli. Pamiętajcie, że wszystko robicie na własną odpowiedzialność. Nie ponoszę żadnych jakby konsekwencji za to, co robicie. Tralala, tralala. No dobra, lecimy. Mamy ten regulator. Potrzebujemy dwa. Silnik prawy, silnik lewy. Jak ja to wszystko połączyłem? Nie będę już mówił o tym jakby listwie łączeniowej bieguny dodatni minusowy. To wyjdzie w dalszej części filmu. Obcinacie przewód przełącznika. Dwa przewody przełącznika regulatora służą do załączenia regulatora. Obydwa przełączniki, tak jak ja tutaj, łączycie tymi samymi kolorami kabli, żebyście się nie pomylili. Jak już połączycie sobie tymi samymi kolorami kabli, odkładacie je do przodu, na bok, że ja to rozłączę. Dobra, odkładacie sobie je na bok. Wyprowadzając te przewody od regulatorów, które włączacie, w dalszej części przyciągacie sobie do przełącznika. To są te dwa przewody, czarne i czerwone, z tego regulatora, które tu obciąłem. Robicie sobie odpowiednią długość, w zależności jaką macie dużą łódkę, i przyciągacie sobie go do przełącznika. Ja wziąłem do filmu, do materiałów taki duży przełącznik, po to, żeby było wszystko dokładnie widać. Przykręcacie go w ten sposób. Jest to 16-amperowy zwykły przełącznik. Ja używam te przełączniki do dzisiaj, one są potem gumowane, ale to też jest inny materiał. Nieważne, jakiego przełącznika użyjecie, tu nie występują żadne jakieś magiczne przeciążenia. Możecie jakiś taki wciskany zrobić, nie mniejszy, większy, taki, czy jeszcze inny, podświetlany, czy nie, pstrykany, nie ma znaczenia. Ważne, żeby był zabezpieczony przed wilgocią i wodą. Przyciągacie z tej strony, gdzie dochodzi zasilanie, przewód, to musicie sprawdzić, i po załączeniu bieguny obydwu regulatorów się załączają. Ale wyprowadzacie sobie jeszcze dodatkowy przewód z tego samego kabla do wyświetlacza łódki zanętowej. Już wam mówię dlaczego. Po przełączeniu tych
jeżeli wstyki przełączniku się zewrzą, przepływa prąd. Jest to plus. Plus, który załącza regulator obrotów. Ten czy inny, są różne regulatory obrotów w zależności od tego, jakie macie silniki, jakie łódki, te małe wasze chińskie, to ja wam powiem, jaki macie regulator kupić. A zasada działania jest taka sama. I to jest kabel plusowy. Ten kabel plusowy pozwala zasilić inne rzeczy do łódki, na przykład światła, jakiegoś tam switcha. I również jest to kabel plusowy po załączeniu do wyświetlacza napięcia. Teraz wam obraz mryga, ale de facto u mnie, bo jakby ten wyświetlacz nie odzwierciedla tego, co jest na kamerze, więc obraz wam miga, pokazuje mi 7,9 V mojego baterii, do której jest podłączony cały projekt. Załączam, on płynie z przełącznika do wyświetlacza, gotowe. Teraz tak, na tych kostkach wagą, projektując ten projekt, mam mnóstwo różnych kabli, ale te wszystkie kable to są kable plusowe i minusowe. I tu zbiegają się wszystkie kable plusowe i minusowe, ale zasilające, czyli akumulator, zasilanie plusowe do silnika, czyli do regulatora prawego, zasilanie do regulatora lewego i wszystkie minusy wpadają razem. Do tego dodatkowo minus do wyświetlacza. Bardzo proste. Powtórzę jeszcze raz. Tu, w tym miejscu, kiedy się łączą wszystkie przewody zasilające z regulatora, plus i minus, oddzielnie oczywiście, i została podłączona bateria, czyli ten przewód, u mnie jest to na takiej wsuwce, ale to tylko dlatego, że jest to poglądowo i ja używam tego przewodu do innych zasilania innych projektów, więc normalnie de facto to powinno być połączone wszystko razem. Projektujecie sobie taką listę zasilania, spotykają się wszystkie kable plusy i minusy w jednym miejscu, później możecie to zdemontować, polutować razem, założyć rurkę, ale tylko wtedy, kiedy już uznacie, że macie wszystkie kable plusowe i minusowe połączone. I to wszystko. Przełącznik załącza łódkę, włącza zasilanie do regulatorów, regulatory mają prąd, voltomierz wskazuje właściwe napięcie akumulatora i tyle. Tak to wygląda. Oczywiście można byłoby zrobić opcję numer 1, można byłoby użyć tylko z jednego regulatora te przewody, można byłoby tu wyjąć przewód plusowy, wtedy jakby drugi regulator sam się nie włączył, kiedy stanie napięcie, ale z reguły jest to prosta łódka, prosta zasada działania, więc nie trzeba tutaj nic kombinować. I w następnym odcinku, może już jutro, podłączymy ten sam projekt do aparatury. Później wam też dam linka i tyle. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w jakiś prosty sposób. Regulator obrotów, silnik od łódki Flytek. O, model jest to model R390H, ale łódka Jabo, nie Jabo, również ma tego typu silniki, więc czy też inne chińskie łódki. Zasada działania jest banalnie prosta i bezawaryjna. Jeżeli zrobicie wszystko estetycznie i starannie, to wasza łódka dostanie nowe życie. Możecie zastosować równie dobrze takie kostki wago do łączenia napięć, ale musicie je ładnie przykleić na klej do plastiku czy na silikon, żeby równo było przyklejone. Wszystkie kable mają być idealnie równo poukładane, zachowana polaryzacja, kolor i to wtedy będzie wszystko działało. Mam nadzieję, że to jest wszystko dla was jasne, że udało mi się jakby wytłumaczyć wam wszystko w należyty sposób, żeby nie przedłużać tego odcinka i żeby nie trwał on kolejne 20 minut, bo potem tego nie oglądacie, bo się nudzicie. Jutro wam zrobię ciąg dalszy tego, jak zrobić światła, podłączyć aparaturę, no i żeby wszystko razem działało. Elo!